Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, a to jest już nasze drugie spotkanie w grze Deadfall Adventures, gdzie, przypominam, wcielamy się w Quatermaina, który... Okej, notatnik. Który w poprzednim odcinku wraz ze swoją towarzyską, która nie pamiętam jak się nazywa, zostali... Okej, wąż, nie, oko, dobra, tędy. Którzy zostali złapani przez jakichś prostaków, chamów, którzy chcą po prostu dorwać się do skarbu, na który my również polujemy. My zdołaliśmy uciec, jednakże nasza partnerka nie miała tyle szczęścia. Mamy skarb. Co ja teraz mam zrobić? Dzięki wyjątkowym właściwościom minerału z Atlantydy skarby wywierają różne efekty na umiejętności Quatermaina. I można ich użyć do ulepszania latarki. Thanks. Okej. To się nie rusza. Więc pewnie to mam obrócić. Skoro mogę tylko to obrócić, to będę... Nawet nie będę na to zwracał uwagi. Tylko zapewne... Mam to obracać, aż w końcu załapię. No właśnie. To akurat trudne nie było, wystarczyło kręcić jak kretyn. Dobra. Tutaj coś mamy. Pustki, pustki. I jeszcze większe pustki. Niestety zero skarbów. Troszeczkę szkoda, że w takich miejscach nie ma żadnych znajdziek. Mam nadzieję, że twórcy... troszeczkę w kolejnych etapach gry to poprawią, bo dużo jest takich pustych właśnie miejsc. Dobra. Okej, mamy nasze rewolwerki i umiejętności. Zwiększa poziom zdrowia, zwiększa poziom wytrzymałości, zwiększa szybkość regeneracji latarki. Ścieżka wojownika. Kurczę, co tu wybrać? Może sobie zdrowie zwiększymy, albo... No, zdrowie na przykład. Okej. Dlaczego ja nie zasejwowałem? Pewnie mogłem zasejwować. Okej, co mamy tutaj? Mamy tutaj jakiś skarb. Przydałby się w takich lokacjach właśnie coś. Czy mogę to... Tu coś tak jakoś dziwnawo. Okej, i coś się stało. Czy to zleciało gdzieś tutaj? What the hell? Nie wydawało mi się, że coś tam było. Co właśnie zleciało? Dobra. Ciul z tym. Nie ma. Idziemy w takim razie tutaj. Szkoda troszkę, że właśnie amunicja jest tutaj nielimitowana. Okej, mamy naszych przeciwników. Ja troszeczkę do nich podejdę. Mam nadzieję, że tutaj mnie nie zobaczą, jak podejdę za blisko. Może jeszcze troszeczkę bardziej... Nie! Zauważyli, dobra, dupa. Przeładowanie. Kurczę, nawet ciężko się gra na padzie w... First... W FPS-y. Już nie będę... Okej, przeładujemy sobie. Czy tu był Thompson? No fajnie, przeładujesz. Nie, to było MP. Okej, MP mogę sobie podnieść, spokojnie. Okej, co my tutaj mamy teraz?
Tak, czyli mam po prostu biec, jak mnie mam. Zaczekamy sobie jeszcze chwilę. Jak to działa? To po prostu tak. I po prostu mam biec. Ile sił... Okej. Udało się jakoś. Dziękuję. Nie, tutaj nic. Zapewne, czy to się otworzy samo? Nie, to jest po prostu skarb. Aha, dobra, który aktywuje ten mechanizm? Istnieją trzy: ścieżka światła, ścieżka życia oraz ścieżka. Każda z nich pozwala rozwijać od... A, okej, dlatego nie mogliśmy poprzednio innych umiejętności odblokowywać. Teraz to ma sens. I nie, 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 ja nie znoszę takich zagadek. Wiem na czym to polega. Są te światełka, które... Okej, notatnik nam może coś pomoże? Kurczę, to jest tak napisane, że ja tego nie rozumiem. Aczkolwiek jak mnie mam, muszę nakierować na te wszystkie... Na plecy tych, tak? Zapewne tak. Rozejrzmy się jeszcze tutaj. Mogę tutaj coś zrobić? Nie, mamy... No dzięki, wiem, że mogę skorzystać z niego. Okej, na pewno musimy... Nie. W takim razie... To światło musi być skierowane na przykład... nie mogę dalej. Czyli na ten. Okej, na ten. Ten musi odbić światło. Dupa, nie odbije tego światła. Czy odbije? Nie, nie odbije. W takim razie może ten główny. Okej, ten główny już może. Dobra. I ten może co najwyżej... Nie. Czyli to nie jest ten odpowiedni. W takim razie zapewne któryś z tych. Albo ten. No fajnie, 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 ale mi nie świeć. W takim razie... Okej, aż mi oczy zabolały. To idzie tak. Teraz... Nie, nie. To jednak się nie zaświeciło. Aha, dobra. Po prostu muszę to lepiej skierować. Dobra, ale wyjdź stąd, co? Dziękuję, Quatermain. No fajnie, już któryś raz mi pokazujecie ten... A dobra, ja to mam po prostu wszystkie aktywować. Czaję. Dobra, ja myślałem... Ogarniam. Ja myślałem, że po prostu muszę wszystkie, kurcze, aktywować naraz. A to byłoby ciężkie i kurcze... Nie, to byłoby niemożliwe. Dobra, w takim razie to jest... cholernie proste. Nie, ja myślałem, że te zagadki serio są jakieś skomplikowane, a tutaj mi dają coś tak, kurczę, prostego. Ale nie wiem, wy rozumiecie, co tutaj piszę na tym notatniku, bo ja nie. I na chłopski rozum właśnie chodziło o... No, ale ty się namiesz.
Chodziło o aktywowanie wszystkich naraz, no ale jest za mało tych świateł. Więc to by było raczej niemożliwe. Czy ja mogę skierować jeszcze to lustro? Nie mogę. Dobra. Które jeszcze mi zostały? Ty świecisz, ty świecisz. Ty nie świecisz. Okej. I teraz... No ale... No. I jeszcze jeden nam został. I z tym chyba będzie największy problem, aczkolwiek chyba muszę uderzyć... Czy z tym mam podgląd? Okej. I zapewne ten już mi pozwoli. No właśnie. Nie, ta zagadka akurat była cholernie prosta. Jednakże mówię, jakbym wiedział od samego początku, że mam nakierować po kolei na każdego, a nie na wszystkie naraz, to bym to rozwiązał o wiele szybciej. I to musi być nasz esteemed host, the Pharaoh with the flair for the dramatic. I co my tutaj mamy? Brawo, Mr. Quarterman. This is the second time you've helped us today. No znowu oni, to było do przewidzenia. Careful! According to my research, the tomb can trigger this entire room to collapse. Aha, czyli zaraz będziemy spierdalać. Nice. Empty? Why is it empty? What did you do with it? No magic heart inside. Not even a magic appendix. Fool! The heart of Atlantis is power beyond belief, forged by the greatest civilization ever to walk the earth. It must be here. It has to be. No nie ma. Idź się potnij normalnie. I don't understand. You, smart girl, help the doctor. Ale w czym kurczę? Nie ma. Nie ma. Sam widzisz. Hauptsturmführer Stein would be happy to oblige such a request. Alright, alright! A broken heart can never beat. It binds. Aha, dobra, coś tam pisało. Starving or maybe famished king? I can't make out the rest. Something about the leg of a guide? And again, you proved to be of great help, Fräulein Goodwin. Anubis, the Emerald God. He accompanied the pharaohs on their last journey. Even the embalmers wore his mask. A man with the head of a jackal. Czyli... Czyli to serce było cały czas, kurczę, tutaj i nie trzeba było otwierać tego wszystkiego. Just one part. Its guardians must have divided it up. But where did they put the other half? Well, I guess we tried. Time to head home, everybody. Great job. Okej, będziemy pewnie musieli z nimi iść i znaleźć drugą część serca. Put the fragment into the shrine over there. I'd do it myself, but there may well be more traps. Okej, okay, i jak zwykle to spada. Okej, okay, co ja teraz zrobiłem? Mogę go wziąć? Nie mogę. Okej, okay, to mi się nie podoba. Hem, hem, hem.
Już ponad 15 minut, gramy do następnego save'a. Wy mi nie pozwolicie przejść, nie. Tam są chyba jakieś drzwi. Jeśli się nie mylę. Okej, rozejrzmy się tutaj, może jakaś znajdźka będzie. Cokolwiek. Ładnie, proszę. Nic, nic. Nie, zamknięte, dobra. Więc coś musimy zrobić tutaj, w środku. W środku. Nie mogę. Może coś jeszcze z tobą? Ciebie już przeszukali doszczętnie. Nie ma tutaj drugiego takiego Anubisa. Byłoby o wiele prościej, jeden po drugiej stronie. Okej, tutaj chyba coś jest. Nie ma nic. Pięknie. Po prostu pięknie. Ja w takich zagadeczkach logicznych, w takim chodzeniu, jestem bardzo kiepski. I troszeczkę nam to zajmie. Nie no, ja bym kurczę rozwalił tych Anubisków. To jest Anubis? Tak, to są Anubiski. Chyba, że mogę tutaj, a nie, to jest pewnie to, że mam jedną część. Może coś na górze? Ziomek, nie męczy ci się ręka? Dobra, zastanówmy się chwilkę, nie łaźmy jak debile. Gdzie pan faraon? Gdzie ogólnie mogli umieścić drugą część serca? Tutaj też nie. Tutaj może? Jest, coś odkryliśmy. Nie, dupa. Kompletne nic. Jest coś w notatniku? Co my tutaj mamy? I znowu jakieś kurcze... Nie, tu są jakieś symbole. I te symbole powinny mi chyba w jakiś tam sposób pomóc. Nie wiem, jakaś kombinacja? Tylko tak naprawdę czego? Jak długo nam to zajmie, to ja zrobię po prostu cięcie do momentu, w którym odkryję, bo nie będziemy kurczę godziny siedzieć nad pułapką, bo to się troszeczkę mija z celem. Okej, odpowiedź była ciągle tutaj. Chyba. Nie, dobra. Mogę dotykać tylko tu. Okej, co mi to daje tak naprawdę?
Okej, coś się zrobiło. Dobra. Odpowiedź była ciągle w tym samym miejscu. Imba. Po prostu imba. Łaziłem po tej sali jakieś 5 minut i dopiero zobaczyłeś to, nie? U, nie. Dobra, jak zwykle w takich sytuacjach wszystko zaczyna runąć, a my mamy okazję, by stąd spierdolić. Ten gościu jest z nami. To zmienia postać rzeczy. Jakaś kurwa mumia. Zdychaj, mumio. No co? No nie mów, że będziesz tak popieprzona jak mumia z mumii. Czyli jesteś nieśmiertelna, tak? Czyli jesteś kurwa nieśmiertelna, tak? Tak. A spaduwa. O! Wy się boicie światełka. Dupa, nie boicie się światełka. Nie, chyba teraz mogę ją... Powinna teraz... No właśnie, o, dobra. Nie jesteś nieśmiertelna. Zdychaj, szmato. Okej, czyli mamy magiczną latarkę, super. Dobra, ale ja bym chciał... dziękuję. Pod którym mam latarkę? Okej, pod tym. Ja chciałbym sobie wziąć... tak ciutkę. Bo zaatakowała nas mumia. W której wpakowałem parę magazynków. Taki malutki szczegół. Gdzie? Gdzieś tu stałaś. Ja pierdzielę. Fuck! Okej, spokojnie. Nie. Dobra. Spokojnie. Okej, wiecie co? Ja wam pomogę. Bo raczej tych mumii nikt z nas nie chce. Więc wolę wam pomóc, niż kurczę użerać się z mumiami. Zdychajcie, piekielne szmaty. Dobra, wiecie co? Ja bym już pieprzył cały ten skarb i kurczę stąd spieprzał. Okej, czy tam był granat? Dajcie mi granat. Nie dacie mi granatu? Jest i granat. Dobra, chyba mam fulla. I... Super, shotgun się przyda. Nie ma żadnych chyba znajdziek tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj coś jest. Dobra, jest safe. I myślę, że tutaj właśnie sobie zakończymy drugi odcinek. Już jutro będzie kolejny, w którym będziemy kontynuować naszą przygodę Quatermainem i z tymi dziwnymi mumiami, które tutaj się tak troszeczkę z dupy pojawiły. Okej, tam już widać... Słychać ostrą rozróbę. Jeszcze sobie otworzę może, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
Może na koniec odcinka zobaczymy sobie gościa próbującego. O, jaka szkoda. Dobra, troszeczkę was tu dużo. Więc tak jak mówiłem, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku z gry Deadfall Adventures.